Wiele jest spraw czekających na dobrego i mądrego gospodarza, który naprawdę będzie zajmował się ważnymi sprawami dla Polski i dla Polaków, który sam sprawdzi, dowie się bezpośrednio od ludzi, co im potrzeba, na czym im zależy. Premier Jarosław Kaczyński ma odwagę rozmawiać z ludźmi. Ma odwagę uczestniczyć nawet w trudnych spotkaniach i słuchać bezpośrednio od ludzi o ich problemach. Spotkania z liderem Prawa i Sprawiedliwości to nie wyreżyserowane ustawki. Zresztą przekonajcie się Państwo sami, przekonajmy się wszyscy, oglądając krótki film. Może nie jeden z nas odnajdzie na tym filmie także siebie. Szanowni Państwo, przypomnijmy raz jeszcze. 314 odwiedzonych powiatów. 60 tysięcy osób na spotkaniach. Ludzkie problemy, ale też wiele dobrych słów i wiele nadziei pokładanych w Prawie i Sprawiedliwości. Panie Prezesie, na co czekają Polacy? Na co czeka Polska? Jak zmienić Polskę? Zapraszamy pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze, zapraszamy do nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę jest tutaj nas dużo. To szczęśliwy dzień. Szczęśliwy dzień, w którym mamy podsumowywać ten wielki objazd naszego kraju, objazd 314 powiatów. Podsumowywać pod hasłem Jedna Polska. I trzeba zapytać, co to znaczy. Już o tym mówiono, ale z całą pewnością nie chodzi o to, że na mapie świata jest jedna Polska. Chodzi o coś innego. Chodzi o taki kształt naszego życia społecznego, który powoduje, czy który ma spowodować, że wszyscy Polacy, podkreślam, wszyscy Polacy będą mieli, bo tu niestety trzeba użyć czasu przyszłego, równe prawa. I to nie tylko te prawa, skądinąd bardzo ważne, które są zapisane w Konstytucji, które są zapisane w ustawach. Chodzi także o te prawa realne. Te prawa, które można określić najprościej jako równe szanse. Równe prawa niezależnie od tego, kto gdzie się urodził, w jakiej grupie społecznej, w jakim regionie, w jakiej miejscowości, w mieście czy na wsi, w dużym mieście
czy w małym mieście. Równe prawa, równe szanse. To jest kwestia ważna, niesłychanie ważna, podstawowa, fundamentalna. I chciałem powiedzieć i podkreślić bardzo mocno, że to jest sprawa fundamentalna nie tylko z punktu widzenia jednostek. Tak, oczywiście, zawsze chodzi o pojedynczych ludzi, ale chodzi także o naszą wspólnotę. Chodzi o nasz naród. Dlaczego? Siła narodu, nasze bogactwo to są przede wszystkim ludzie. To w ludziach jest to, co może zapewnić nam przyszłość. I wszelkie bariery rozwoju, tego indywidualnego, ale także grupowego rozwoju, godzą zarówno w jednostki, jak i w małe grupy społeczne, grupy lokalne, grupy szersze, regionalne i wreszcie godzą w nasz naród jako całość. Godzą w naszą przyszłość i dlatego muszą być zniesione. Ta sprawa, sprawa równości praw jest w centrum naszych programów, w centrum naszego myślenia o Polsce, myślenia Prawa i Sprawiedliwości. To jest, można powiedzieć, kwestia, którą się szczególnie zajmujemy. I to przedsięwzięcie, które podjęliśmy w roku 2013, ten objazd po Polsce, miał też temu służyć. Szanowni Państwo, jest taki obowiązek polityków, który można określić najprościej jako obowiązek spotkania, obowiązek rozmowy, obowiązek dialogu. Bez wypełniania tego obowiązku uczciwej polityki nie ma, bo z ludźmi, z obywatelami trzeba rozmawiać. Jeśli się nie rozmawia, to się nie widzi. I myśmy chcieli ten obowiązek, po raz kolejny zresztą w dziejach naszej partii, wypełnić. I wydaje mi się, żeśmy wypełnili. Ja chciałem skorzystać tutaj z okazji, żeby bardzo serdecznie, naprawdę bardzo serdecznie podziękować wam wszystkim, którzy się w ten czy inny sposób przyczynili do tego, że mogliśmy ten obowiązek wypełnić. Chciałem podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach. Wszystkim, którzy w tym przedsięwzięciu w jakikolwiek sposób, choćby nawet tylko duchowo, pośrednio, przez rozmowy z innymi, brali udział. Bo przecież ta nasza wyprawa to była wyprawa do prawie 2/3 Polaków. Bo w mniejszych miastach, takich poniżej 50 tysięcy mieszkańców i na wsi mieszka 60-kilka% naszych obywateli. To była wyprawa do nich. To była rozmowa z nimi. Rozmowa z tymi, którzy tej rozmowy, jak mi się wydaje, potrzebują. Bardzo potrzebują. A ta rozmowa i zdobyta dzięki niej wiedza jest, szanowni Państwo, fundamentem czegoś niesłychanie ważnego. Fundamentem uczciwej polityki. Uczciwy polityk musi rozmawiać, musi wchodzić w dialog. A uczciwa polityka
polityka zmierzająca do realizacji tej zasady równości, o której tutaj mówiłem, to jest przecież inaczej polityka pro publico bono, polityka dla dobra publicznego. I taką politykę chcieliśmy i chcemy przez cały czas i chcemy na przyszłość uprawiać. To jest nasze zadanie. To jest nasza misja. Będziemy się ze wszystkich sił starali, żeby tą misję wypełnić. Ale chciałem powiedzieć także coś innego. Coś, co odnosi się do tej podróży. Ona, szanowni państwo, była nie tylko ważna, pouczająca, ona była także piękna, bo piękna jest Polska. Piękna w swojej różnorodności. Jest jedna, ale różnorodna i pod względem krajobrazu, i pod względem architektury, i obyczajów, i nawet w jakimś sensie języka, sposobu zwracania się do siebie, różnego rodzaju odmiennych sposobów życia. I ta różnorodność jest naszym bogactwem, jest naszym pięknem. I chociaż my podróżujemy po Polsce od bardzo wielu lat, to zetknięcie z tym jeszcze raz było dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. I chciałem także za to podziękować. Ale Polska jest piękna także na inny jeszcze sposób. Bo piękni są ludzie, proszę państwa. Bo to było spotkania z pięknymi ludźmi. Z ludźmi, w których tyle aktywności, mimo wszystko, mimo tych wszystkich kłopotów, mimo tych realnych ograniczeń wolności. Tyle pomysłów, przede wszystkim tyle patriotyzmu, takiego prawdziwego, płynącego z serca patriotyzmu. Tyle rozeznania sytuacji, mimo że żyjemy Królestwie kłamstwa, bo spójrzmy, co dzieje się w mediach tak zwanego głównego nurtu, które przecież mają ogromny wpływ na Polaków. Mimo wszystko dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony Polaków wiedzą, jak jest. Nie dają się oszukać. To jest naprawdę źródło naszej nadziei. To jest źródło naszej nadziei, naszej satysfakcji i naszej siły. Chcę to bardzo mocno podkreślić. My po tych spotkaniach jesteśmy po prostu silniejsi. Ja sam mogę to powiedzieć, ale sądzę, że nasza koleżanka, pani prezes Szydło i nasi koledzy, którzy w tym uczestniczyli, też mogą to powiedzieć i na pewno to potwierdzą. Jesteśmy silniejsi. Ale ta podróż miała także swoją inną twarz. Niezależnie od tego, gdzie byliśmy, z nielicznymi wyjątkami takich szczęśliwych, bogatych i dobrze rządzonych miejsc, jak na przykład Głogów, słyszeliśmy tą samą opowieść. Tą samą opowieść o bezrobociu, o zakładach pracy, których już nie ma, o tych, które są w likwidacji, o tych, które mają być zlikwidowane, co do których są tego rodzaju obawy, o likwidowanych szkołach, oddziałach szpitalnych, likwidowanych komisariatach, bibliotekach, połączeniach komunikacyjnych, domach kultury, o tym wielkim zwijaniu się państwa, państwa, które na tym powiatowym poziomie, ale także w gminach, po prostu przestaje wypełniać swoje podstawowe obowiązki.
I tutaj jeszcze raz po panu profesorze Glińskim muszę powtórzyć i potwierdzić to pytanie. To pytanie, które zadał jeden z, jak sądzę, uczestników naszego dzisiejszego spotkania i które się stało znane w całym naszym kraju, a on stał się przedmiotem prześladowań, dlatego że ośmielił się panu Tuskowi to pytanie zadać. Jak żyć? Często to jest, szanowni państwo, pytanie jeszcze dalej idące. To jest pytanie nie jak żyć, tylko jak przeżyć. Jak kupić lekarstwa. Jak, bo i to się zdarza, kupić nawet to, co jest potrzebne w sposób elementarny do codziennego życia. Jak kupić żywność, jak kupić nawet najskromniejsze ubranie. Z tym też żeśmy się spotykali. Szanowni państwo, zobaczyliśmy tą Polskę, powtarzam nie po raz pierwszy, ale w taki skondensowany sposób możemy powiedzieć, że przedtem to się nam nie udawało. Choć były nawet tego rodzaju plany. Ten się powiódł. Czy władza, ta dzisiejsza władza to widzi? Czy to widać z gabinetów? Czy to widać zza szyb limuzyn? Czy to widać zza butelek znakomitych win i koniaków? Czy to widać zza dymu cygar? Nie, proszę państwa, tego stamtąd nie widać. Ta Polska jest z punktu widzenia dzisiaj rządzących non est. Oni wymyślili sobie wspominaną tutaj już teorię rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, gdzie Polska dwóch trzecich Polaków w gruncie rzeczy niemalże nie istnieje. Otóż tą teorię odrzucaliśmy i odrzucamy. Jedyny właściwy kierunek naszego rozwoju to rozwój zrównoważony. To rozwój, który pozwoli wykorzystać nasz potencjał. Nie jest on już dzisiaj wcale taki mały. Są te środki europejskie po to, by te relacje PKB na głowę, relacje poziomu życia, a przede wszystkim relacje szans wyrównywać. I z całą pewnością będziemy to czynić. To jest właśnie istota tego wszystkiego, co mówimy, gdy mówimy, że Polska jest jedna, że jeden jest naród, że ten naród musi być solidarny, a istotą solidarności jest sprawiedliwość. Jest sprawiedliwość wobec wszystkich Polaków. My z tej sprawiedliwości nie zrezygnujemy. My z tej sprawiedliwości nie zrezygnujemy, ale mogę powiedzieć coś więcej, że my tą sprawiedliwość i udowodniliśmy to, kiedy byliśmy przy władzy, będziemy potrafili realizować, efektywnie realizować. Spójrzcie państwo, jak dzisiaj wykorzystywane są środki europejskie. Owszem, tam, gdzie jest dobra władza samorządowa, tam coś z tego jest. Tutaj mamy przykład, tu w Przysusze, dzięki panu staroście. Ale ile środków zostało zmarnowanych? Ile środków poszło na mieszkania w Barcelonie? Może państwo słyszeli ten zapis rozmowy pewnego przedsiębiorcy z własną żoną. Albo na najnowocześniejsze Audi. Ile tego rodzaju pieniędzy zostało zmarnowanych?
ilu ludzi dzisiaj w Polsce na wzór dawnych komunistycznych dygnitarzy albo może częściej ich dzieci, bo oni byli bardziej opanowani, mówi: myśmy już sobie Europę zbudowali. Tak, ci z legitymacjami już sobie tą Europę zbudowali, ale nie dla Polski, tylko dla siebie. Oni mają zieloną wyspę. Już dzisiaj ją mają. Nie pierwszy raz te słowa padają z tej mównicy, bo się narzucają, bo są oczywiste, bo to wszystko, co dzisiaj dzieje się, albo można powiedzieć, wyprawia się w Polsce, jest dla każdego rozsądnie myślącego Polaka oczywiste. I oczywiste jest to, że tak dalej być nie może. Nasz kraj, nasza ojczyzna potrzebuje programu, wielkiego programu. Powtarzam, mamy potencjał, mamy środki europejskie, ale pamiętajcie, mamy nieporównanie więcej środków własnych. Mamy różnego rodzaju pomysły, także te odnoszące się do polityki prorodzinnej. I chcę powiedzieć, że już niedługo, w połowie lutego, ten program, przynajmniej w tym pierwszym, ale już dojrzałym zarysie, zostanie narodowi przedstawiony. To będzie program, z którym pójdziemy do wyborów, bo mamy... Bo mamy, szanowni państwo, przy wszystkich ograniczeniach, przy wszystkich fikcjach polskiej demokracji jednak tą jedną potężną broń. Tą bronią jest kartka wyborcza i musimy jej użyć. Musimy dopilnować. Żeby te najbliższe wybory europejskie, te super ważne samorządowe, te kolejne, aż poparlamentarne, zostały przeprowadzone w sposób uczciwy, bo różnie z tym bywało. Jeśli tylko uczynimy jeszcze wielki wysiłek, jeżeli będziemy wiedzieli, że to nie sondaże, nawet najlepsze, dają zwycięstwo, tylko wybory. Jeśli będziemy pracować do końca z pełną determinacją, to przyjdzie czas, dobry czas innej, lepszej, sprawiedliwej, solidarnej Polski. Jednej Polski, Polski równych szans, Polski równych praw, Polski, która wybuchnie, eksploduje tym swoim ogromnym potencjałem, potencjałem tkwiącym w Polakach. Polski, do której nasi rodacy, którzy dziś są poza granicami, będą wracali, tak jak wracali przedstawiciele innych narodów, którym przyszło emigrować. Mamy tego rodzaju przykłady, mamy dane, mamy liczby. Hiszpanie powrócili na przykład w 88%. Powinniśmy pobić ten rekord, ale najpierw musimy zmienić Polskę. Najpierw musimy zrzucić ten worek kamieni, który mamy dzisiaj na plecach i pójść szybko do przodu i do góry. Dziękuję.
Dziękuję, proszę Państwa, dziękuję. Był w dziejach Polski, także w dziejach tych ostatnich 20 paru lat, bo to już prawie ćwierć wieku, od 89 równo, różne okresy. Ten jest wyjątkowo zły. Takiego rządu jak ten jeszcze żeśmy nie mieli. Ale będziemy mieli dobry rząd. Wyciężymy. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Dziękujemy.